Serdecznie witamy w Klage Małe TV, w Sianie Żalów TV. Dzisiejszym tematem jest artykuł Doświadczona lekarka wyznaje. Czym właściwie jest lekarz? Lekarz jest istotą ludzką, sympatyczna osoba. I Państwo mi powiedzą, ja mam dobrego lekarza i możliwie jest sympatycznym człowiekiem. I Państwo wierzą mu. To jest w porządku. Ale proszę nie zapomnieć, że to jest tylko ludzka strona. Rola, w której jest właściwie wasz lekarz, jest całkowicie inna. Wasz lekarz ukończył studia medyczne, które całkowicie zostały sfinansowane przez duży kapitał. I co gorsze, to fakt, że cała zawartość ideologicznych celów została dopasowana panującej elicie. Adnotacja redakcji tutaj. To, co wasz lekarz tam się nauczył, zostało przez ludzi podyktowane, którzy dążą tylko do celu osiągnięcia własnej korzyści finansowej. A to wszystko odbywało się bez jego wiedzy. Cała informacja naukowa wraz z magazynami dokształcającymi dla lekarzy nie służyły pacjentom, lecz wielkiemu biznesowi. Powinniście zrozumieć, że mamy problem, że już nie wiemy, kim jesteśmy, a prawdziwa moc lecznicza mieszka w nas samych. Dlaczego odstępujemy nasze pełnomocnictwo osobom postronnym, lekarzowi i medycynie? Jest to cytat z oryginału od Ghislaine Langtoth. Była lekarka mafii medycznej wyciąga prawdę na światło dzienne. Tyle na dzisiaj. Do usłyszenia, do następnego razu.